Cześć, witajcie, z tej strony GiladHiz, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z łączenia dinozaurów. Moi drodzy, dzisiaj tworzymy nowego, wspaniałego, fantastycznego dinozaura. Przynajmniej mam nadzieję, że takiego uda nam się oczywiście stworzyć, bo jak wyjdzie, tak naprawdę nigdy, ale to totalnie nigdy nie wiemy. O, w ogóle już przeskoczymy na jakieś 1AA. Nie wiem, czy to dużo, chyba dużo, patrząc na to, jak sobie tu łączę te wszystkie rzeczy. Więc możemy sobie dokupić więcej tych dinozaurów, na ile mnie tam w sumie stać. Możemy sobie je połączyć w żaden... O kurde, możemy zrobić tak? No dobra, zrobimy sobie w ten sposób. O kurde, to teraz połączymy tak i tego damy tu, może? Nie mam pojęcia, zróbmy, niech będzie w ten sposób. Dobra, ciśniemy się ze wszystkim i rozwalamy oczywiście. Ostatnio skończyliśmy na tym, że z podstawowych jakichś oczywiście raptorów... O kurde, o kurcze... Oho, ho, ho, ho. No dobra, trzeba pomyśleć, co możemy zrobić, bo powiem wam, że z Velociraptora przeszliśmy sobie daleką, daleką, daleką drogę, aż na tego Rapto coś tam, coś tam. Raptoptiloraptora, opowiedzmy w ten sposób. No i tutaj jak sobie przejdziemy niżej, tu mamy również tą Blanchette. Moglibyśmy też tego kolejnego odblokować, bo ja nie wiem, czy u nich jest... Nie, u nich nie ma lepszego. A, bo oni już mają tyranozaura, dlatego tak to wyszło. Więc teraz pytanie, co by nam się bardziej opłacało. Chociaż realnie my nie wiemy, co nam by się bardziej opłacało, bo możemy spojrzeć, że każdy kolejny ma praktycznie dwa razy tyle, więc zakładam... A, tu są statystyki. Ma 1000 zdrowia i 8000. No, przydałoby się coś zrobić. Jeszcze jeśli chodzi o oczywiście naszych wojowników, to moglibyśmy tutaj tego odblokować. On ma 3000 i bije pod 1000. Ale też musiałby dużo razy strzelić, więc chyba bardziej nam się opłaca dinozaura i chyba spróbuję obejrzeć te 7 reklam po to, żebyśmy mogli oczywiście go mieć. Dobra, specjalnie dla was siedziałem, to chyba najdłuższe reklamy, jakie tylko się da, władowali mi. Ale specjalnie od razu też zrobiłem łuczniczkę, żeby mieć fantoma. Więc proszę bardzo, mamy fantoma zrobionego, mamy też zrobione 2 te, które możemy połączyć w tyranozaura. Bardzo fajnie i przyjemnie, więc mamy to zrobione. I teraz możemy lecieć jeszcze w te najsilniejsze. Myślę, że chciałbym jeszcze tego tutaj zrobić przynajmniej. Jeśli chodzi o wojowników wspaniałych, to kolejny będzie miał 8000 zdrowia i będzie bił po 4. Czyli tak naprawdę trochę więcej niż ten. Ale no, dobra, zobaczmy, jak tym razem pójdzie nasza walka. Nasz tyranozaur był w stanie tutaj bardzo ładnie podziałać. Nasz łucznik tutaj też super sobie siada to wszystko. O, tamci już nie mają szans żadnych. Więc możemy teraz przejść do kolejnego etapu. W końcu, dobra. Zaczynamy. Nie bawimy się, tłuczemy oczywiście w naszych przeciwników. Oni też mają łucznika, aczkolwiek ten ich łucznik jest taki słaby. Dobrze, przechodzimy dalej. Zbieramy oczywiście jeszcze monetki, które możemy. W międzyczasie będziemy sobie tworzyć nasze wspaniałe tutaj jednostki, które możemy łączyć w kolejne jednostki. I lecimy. Co 3 minuty możemy oczywiście kliknąć skrzynkę, więc to też jest całkiem spoko. Tutaj widzę, że naparzają go całkiem mocno, jeśli chodzi o to. O, nasze ankylo niestety padły, ale przeciwników również, więc tworzymy kolejnego dinozaura. Jeszcze jeden jest potrzebny, przechodzimy do kolejnego etapu. On się tu na razie naszymi ankylo zajmuje. Nasz tyranozaurus podchodzi do ich tyranozaurusa, którego pokonuje i przechodzą do ostatniego przeciwnika, który również ginie. Bardzo szybko teraz robimy wszystkie etapy. Poziom 57. Są sami łucznicy, więc też będą mieli, powiedzmy, mały problem, jeśli chodzi o to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo będą strzelać w tych, a nasi łucznicy, w sensie mój łucznik będzie strzelał w jego łuczników. No i dinozaury dokończą robotę w sumie. Bardzo fajnie. Dobra. Dalej. Jeden tyranozaur, więc powinien być szybko sprzątnięty. Jego łucznicy nie są najlepsi, więc teraz cała możliwa siła pójdzie oczywiście w przeciwników. Bardzo ładnie, znowu zbieramy. Teraz na jednego dinozaura potrzebujemy 5 AA, więc ogrom imo, tak naprawdę. O, nasz łucznik strzela w ich łucznika, nasz tyranozaur go dobił i sobie wrócił do dinozaurów. Pięknie, cudo, cudo. Dobra, dalej nie musimy nic robić, więc strzelamy sobie, proszę bardzo. Nie wiem, czy w ogóle nam się zwiększył znowu tier i my możemy... Dlatego są droższe teraz te dinozaury? Ciężko mi stwierdzić, czy dlatego są... O kurde, on już ma tego już ulepszonego. Dobra, ale nasz łucznik powinien być w stanie to sobie ładnie ogarnąć. Dobra, jest ładnie, dobra, pomaga. No tam... Ten dzidziarz, czy nie wiem, jakby to tam nazwać, jest zdecydowanie gorzej sobie radzi. No dobra, jesteśmy z powrotem. 53 AA. Zobaczmy. Nie, dalej nie wskoczyło na tier wyżej. Nie wiem, czemu tak jest, szczerze mówiąc. Zastanawiam się jakby, czy, bo tu nie jest napisane, że na jakimś konkretnym poziomie. No to nam wskoczyło, ale dlaczego nam wskoczyło to? To nie mam pojęcia. Dobra, robimy tak. Aha, nie mamy tego. Dobra, możemy go puścić na samym starcie.
Niech sobie tam w niego się próbują wbijać jakkolwiek. O, nie wiem, co to w ogóle był za poziom. Może co 50 poziomów tak jest? No dobra, lecimy dalej. O, możemy zaraz sobie wziąć jeszcze skrzyneczkę, widzę, że jest gotowa. Dobra, nasz tyranozaur tu będzie głównie trzymał agro i będzie trzymał całe zdrowie i jest w stanie wszystkich zjeść sam w sumie. Spoko. Dobra, bierzemy to, bierzemy skrzyneczkę. Dalej nie, ale o, chwilę, nie tak. Tak, tak, teraz łączymy sobie te. Muszę zobaczyć, co my mamy tu po kolei. Mamy teraz te trajki, po tych trajkach robimy z tego Ankylo, a jeszcze z Ankylo robimy się te rabi, papi, coś tam. Dobra, niech będzie. Puszczamy tego na start i potrzebujemy jeszcze dużo, żeby zrobić jakiekolwiek kolejne. Bardzo dużo. Więc na razie możemy je po prostu rozbijać w ten sposób. Dobra, lecimy dalej. Tutaj znowu są jakieś pod... Nie wiem dlaczego te kolejne poziomy są coraz łatwiejsze względem tamtych. W sensie, o dobra, teraz jest tyranozaur, no to można powiedzieć, wow, no jest trochę ciężej, rzeczywiście. No ale te poprzednie to były takie poziomy na zasadzie, że no w sekundę można to zrobić. O, tutaj też nie było zbyt wymagające. Tutaj też nie będzie, to jeszcze szybciej zginie niż w poprzedniej turze. Proszę bardzo, wszystko nagle dostaje, pyk. Ankylo sobie tam potłukły i do widzenia. Wystarczy, że tyranozaur do nich podchodzi i już nie radzą sobie. Lecimy dalej. No, teraz znowu pokonanie tyranozaura. Najważniejsze, żeby cokolwiek zrobić dalej i przejść dalej. Ale jest już i tyranozaur. Proszę bardzo, pięknie, cudo. Dobra, nie zbieramy nic więcej. Możemy sobie połączyć. Lecimy dalej, wiadomo, jeszcze połączyć. Potem zrobić te trajki, z tych trajków zrobić te paki. Potem zrobić kolejne, to już jest w ogóle masakracja jakaś. Dobra, strzały i strzały, nice. Pięknie. Zastanawiam się, czy nie powinienem przestawić mojego łucznika, żeby jakkolwiek tam działał coś więcej. No spróbujmy. Bo on będzie strzelał najpierw tego, a potem powinien od lewej w łuczniku strzelać. O, po kolei. Jeden, dwa, a moi właśnie zawsze jakoś tak od prawej idą. I koniec. Dobra, to chyba będzie lepsze nawet ustawienie, szczerze mówiąc. Kurde, mam 964 AA. Nice. Dobra, znowu jest dobre ułożenie. Bardzo dobre ułożenie. Najpierw tego, a potem od lewej w łuczników, bo nasze dinozaury idą w górę, a on to sobie będzie po kolei w nich strzelał. O, skończone znowu. Zawsze zostają te dwie jednostki jakimś cudem. Zawsze te dwie. Dobra, kolejny. Kolejnego możemy wysłać tu, żaden problem. On sobie tu podejdzie i cyk. No mam nadzieję, że będziemy w stanie jakkolwiek zaupgrade'ować tutaj więcej rzeczy. Nie ukrywam bardzo. Żebym chciał. Dobra, jest nieźle. Tu już bardziej porozstawiani są, ale przez to, że to był z tego, to nasze od razu przechodzą sobie do przodu. Jakby jak mają słabe dinozaury, to nawet jak mają dobrych łuczników, to nie będą w stanie nic zrobić, bo słabe dinozaury po prostu będą w stanie to zablokować. Uuu, to jest ten mocniejszy, czy to jest Dilo? Czy to jest Dilophosaurus? O, powiem wam, że z tym mogą być problemy. Z tym mogą być nawet bardzo duże problemy. Nie wiem, czy to nasz tyranozaur tam... Tak, to nasz tyranozaur tam zginął. Będą problemy. Dobra, możemy wziąć więcej pieniążków. Możemy stworzyć kilka pojedynczych dinozaurów, które mogą tu jeszcze podejść, więc zrobimy sobie to w ten sposób. I teraz spróbujemy jeszcze raz, przy większej ilości oczywiście. Wiele, jak mówiłem już w poprzednim odcinku z tej gry, to są właśnie takie typowo na hita, ale właśnie, no. Teraz bił sobie w inne, a nasz tyranozaur był w stanie dokończyć po prostu robotę. Znowu jest to samo, więc nie będę tutaj robił nic innego, tylko puszczę te same. I liczymy na to, że nie będzie bił pierwszego tyranozaura, tylko będzie bił co innego, przez co tyranozaur jeszcze zdąży mu władować sporo obrażeń i tak chyba się właśnie dzieje. Jest, proszę bardzo, i cyk. Bardzo, bardzo ładnie. Dobra, 86 AB, co daje nam kolejną możliwość zrobienia kolejnych dinozaurów. Mogę znowu połączyć, znowu stworzyć kolejnego. Jakbym to wszystko połączył, to w sumie... O kurde, łucznik będzie problematyczny. Dobra, myślę, że nie ma sensu. Myślę, że możemy tak wysłać. Niech się łucznik skupia, a nasz łucznik będzie sobie strzelał w niego. Okej. Jest spoko, jest bardzo fajnie. Bardzo dobrze. Bardzo okej, dobra. I teraz znowu jest ta sama taktyka. Czyli najpierw rozwalanie jednego, potem tyranozaur podchodzi. Nie wiem, czy tyranozaur nie zginie, ale wiadomo, jest w stanie i tak zadać sporo obrażeń. Chyba zginął. Chyba zginął. Cała reszta już jest na hita, ale spoko. Przebijają się przez niego i teraz nasze dinozaury tylko muszą przez chwilę potankować. Bardzo, bardzo dobrze. No okej. Okay. Moglibyśmy w sumie równie dobrze też tak zrobić, żeby nasz tyranozaur dobił i dopiero podbiegł z boku. Nie wiem, czy... Chyba dostaje obrażenie nasz tyranozaur.
Tak, dostawał obrażenie. Ale łucznik jest w stanie tutaj fajnie podziałać na niego. No i git. Bardzo przyjemnie. Dobra. Znowuż ta sama taktyka, tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy kupić jeszcze jednego. Za 73 moglibyśmy jeszcze jednego kupić. Dobra, on i tak ma wszystkich na hita, jakby nie patrzeć. Więc no, to niewiele zmienia, jakie oni tam mają tier, czy to jest pierwszy tier, czy trzeci. Wszystko jest na hita. Ale no, dobra, tyranozaur B. To jest na razie najważniejsze, żebyś ty zadawał jak najwięcej obrażeń. Dobra, nice. I teraz ty tankujesz głównie. Kozak, dobrze jest. Pięknie jest nawet. Dobra, poziom 80. Odbieramy nasze nagrody. Spróbujmy połączyć sobie co nieco. Niech sobie zrobi w ten sposób. Dalej dostajemy te same dinozaury, powiedzmy. Więc niech będzie. No dobra. I zaczynamy to samo robić. Ankylo zginął, to teraz nasz sobie tutaj strzela. No ten z tyłu tam trochę też psuje, ale w sensie on nie zadaje prawie żadnych obrażeń. Szczególnie jak strzela w tego, w tyranozaura. O, proszę bardzo. Pięknie. Uuu, sami strzelający, to też ciekawie. Połączmy sobie coś, stwórzmy kolejnego. Jakbym połączył wszystkie te dinozaury, to miałbym pewnie i tak całkiem sporo do zrobienia, ale na razie niech łuczniczka się tam martwi. Ciężko nazwać ją może łuczniczką, ona bardziej jest taką jakby, nie wiem, chciałem powiedzieć zakonnicą, ale może bardziej taką, nie wiem, coś a la świętą, powiedzmy, coś takiego, nie wiem jak to ma być konkretnie wytłumaczone. Dobra, hites. I teraz tyranozaur sobie zjada ostatniego. Proszę bardzo, pięknie. O, tu już możemy dostać 2 AC jakieś. Kurde, szaleństwa. Znowu możemy połączyć i znowu możemy polecieć z kolejnym. Dopóki nie mamy silniejszego tyranozaura na, w sensie dinozaura na przodzie, to i tak nie jesteśmy w stanie za bardzo nic zrobić. Bo jakbyśmy mieli jednego, to byłby w stanie dużo tankować. Ale na chwilę obecną nie jest w stanie. Bo teraz tak, jak my byśmy to wszystko połączyli, to mamy tego. Potem z tych robimy te. I potem robimy z tego ankylo i z ankylo dopiero robimy tamte. No te dwa to jest jeden. Możemy je połączyć. Dobra, spróbujmy cokolwiek tu zrobić więcej. Te połączymy, te. I mamy dwa, możemy zrobić Rexa. O tak! Dilophosaurus. To prawda, nie wiem czemu Dilophosaurus jest niby silniejszy niż T-Rex, ale... To nie tak powinno działać. Ile T-Rex ma? 8 i 1, a ten ma 19 i 2, no to się nie dziwię. A ten w ogóle będzie jeszcze potężniejszy, więc trzeba będzie go na pewno odblokować. 12 reklam za zrobienie jednego. Nie, to jest taka na razie nasza armia pojedynczych tych, których nie ruszamy. Oni sobie po prostu idą. Jest Gites. Dobra, jak on sam będzie w stanie tam ją zjeść po prostu. Jakie on obrażenia jej zadaje. Kozak. I w ten sposób możemy się już na spokojnie bronić, myślę. Proszę bardzo, biją się nawzajem, z czego nasz łucznik jest troszkę lepszy, więc pomaga lepiej to zrobić. Proszę bardzo, cyk, do widzenia i już lecą sobie na górę. Pięknie. Myślę, że w każdym odcinku 50 poziomów jesteśmy w stanie na spokojnie przejść. Na spokojnie 50 poziomów to jest coś naprawdę fajnego do zrobienia. No i leży ich łucznik. Bardzo ładnie. Zadaje potężne obrażenia, ale również potężne obrażenia przyjmuje. Proszę bardzo. Tutaj te słabe jednostki będą szybko też rozwalane, dobra. Nasz łucznik jest oczywiście słabszy od tamtego, ale dopóki coś jest w stanie tankować, to jest okej. O, tutaj proszę bardzo, w jakieś tam inne jednostki sobie strzela, do widzenia. Odwracajcie tylko uwagę i będzie dobrze. I będzie naprawdę spoko. Dobra, możemy znowu połączyć sobie 29, możemy zrobić 3. Więc możemy połączyć w ten sposób. Niech tu cokolwiek się zadzieje, imo. No, tutaj ten jeden, o, był trochę mocniejszy. Teraz będzie wyrównana walka, ale nasz łucznik powinien być w stanie tutaj doprowadzić, jest. Powinien być w stanie doprowadzić do wygranej. Cudo, cudo. Dobra, możemy jeszcze jednego kupić, niech sobie pójdzie tu na dół. W sumie to mógłbym to zrobić też tak, żeby on przyszedł na samym końcu, żeby najpierw się skupili na tych słabych, a on żeby był w stanie tutaj podobijać te, powiedzmy, żeby był w stanie zadawać obrażenie, żeby ci się najpierw skupiali na tych z przodu. O, proszę bardzo. I lecimy. Nie wiem, który tam już 90 poziom będzie jakoś? 91. Dobra, mają dwa, więc on tu musi podobijać któreś. Dobra, nasz łucznik zajął się tamtym, więc teraz te dilo się nawalają. Tamte oczywiście nie zadają żadnych obrażeń, więc... No. Pięknie, dobrze. Atakujemy kolejny etap. Cyk, cyk, do porobienia, do porobienia. Bardzo ładnie, łucznik zdjął tego jednego silnego. W sumie na dwa hity chyba go ma, imo. Dobrze jest, znowu wygrywamy. Pyk. I do widzenia, zjadany jest. Nice! Nice. Dalej.
No i skupienie jest na jakimś słabiutkim i oni się tu będą bardzo ładnie rozbijać. Cyk. Dobra, dobijacie to, idziecie dalej. Cyk i ostatnia jest zjadana. O, nawet nie! Zestrzelona. Zestrzelona ewidentnie. Dalej nas nie stać na nic lepszego, więc znowu rozbijamy się w ten sposób. Jak pokonamy dinozaury w tej, akurat w tej turze, to tutaj nie ma problemu. Nie, pokonamy na spokojnie. Na spokojnie sobie to pokonamy. Bo ten z tyłu nie robi znowu nic. To jest chyba drugi tier tylko. Dobra, 95 poziom. Czy jak teraz kupuję, nie, jak kupuję dinozaura, to dalej są te same. Dobra, teraz niech będzie Triceratops na samym starcie. I który i tak ginie na hita, więc no. Musimy mieć coś, co ma przynajmniej 2000 zdrowia. Czyli pewnie jest tier 4 albo 5, tak realnie patrząc na tą perspektywę. O, zginął! O! Jestem w szoku. Musiał dużo obrażeń dostać. Czyli tak, jak on ma, ile on zadaje? 2000 obrażeń, tak? To musiał mieć coś, co ma przynajmniej 2000 zdrowia, żeby na 2 hity. Czyli ten Baroptiloraptor musiał mieć przynajmniej to, żeby... Nie opłaca się totalnie. Nie opłaca. Cała reszta idzie na hita. No, tutaj może być ciężko, bo nasz łucznik może sobie poradzić, ale nie musi. Jakoś tak na styk bym powiedział. Dobra, damy sobie radę, damy sobie radę. Póki nasze jeszcze żyją i odwracają uwagę. Pięknie. 97 poziom. Możemy to zrobić. Dobra, jeden strzał. Drugi strzał, trzeci strzał. Proszę bardzo, to jest ładne dobijanko. I teraz on niech sobie tylko podobija. Cyk. Bardzo ładnie. Super. 98. Na razie lecimy tym samym układem. Liczę na to, że ten układ będzie rzeczywiście dobry. I że nasz łucznik będzie tu w stanie bardzo fajnie dopomóc. A oni tam niektórzy się skupiają na tym małym. To też jest dobrze. Skupianie się na tym małym, super. Najlepsza strategia możliwa. Dziękuję za kolejne te. Możemy też odebrać więcej nagród, dziękuję. Okej, mamy 4 dinozaury. Niech sobie stoją tu w takim razie. I niech się skupiają na nich. Co prawda one i tak tam bardzo szybko polegną, ale nasz przynajmniej będzie w stanie podejść do przodu, pogryźć sobie ją, a nasz łucznik będzie w stanie tu dopomóc. No i fajnie. I sam kończy. Nice! Poziom setny. Dobra, zobaczmy, o tu już jest tyranozaur drugi. O kurde, tu już może być mały problem. Bo jak mogą ustawić go najpierw na tyranozaura. Bo one teraz we dwa biją we mnie. Dobra, czy jest w stanie mój łucznik to dokończyć? Wydaje mi się, że będzie miał ciężko. Oj! Jeden raz. Jest! Udało mu się. Dobra, 12 AD. I zobaczmy teraz, czy dostajemy... Dalej nie dostajemy kolejnego tieru, więc nie wiem, od czego do końca ten tier zależy, szczerze mówiąc. Bo jakby potem się ulepszyło, ale dlaczego się ulepszyło? Nie mam pojęcia. No dobra, tutaj na razie zostajemy, moi drodzy. Ja dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oczywiście oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. I pewnie do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy próbowali tworzyć kolejne potężne dinozaury.